Partnerem podcastu jest Range Rover. Moja droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Moja Droga, przy mikrofonie Dagmara Brzezińska i Basia Mierzwińska, a dzisiaj będziemy miały okazję porozmawiać z Joanną Czech. Będzie to nasze pierwsze nagranie zdalne, online. Mam nadzieję, że obędzie się bez problemów. A powód jest taki, że Joanna działa w Stanach Zjednoczonych i łączy się z nami teraz z odległego Dallas. Joanna jest ekspertką od pielęgnacji skóry i to zarówno od strony zabiegów, jak i kosmetyków. Ale co jest dla nas najważniejsze i dla naszego podcastu, jest przedsiębiorczynią. Dziękujemy, Joanna, że znalazłaś czas i jesteś dzisiaj z nami. Przyjemność po mojej stronie. Nie mogłam się doczekać na tą rozmowę. A rozmawiałyśmy o niej już rok temu, słuchajcie. Będziemy miały z Dagmarą prawie rocznicę już. Tak, dokładnie, musimy ją celebrować, ale to będzie idealny moment. Nie wiem, czy możemy zdradzić, ale jednak mimo wszystko też będzie powód, dla którego Joanna przyjedzie też do nas, do Polski, więc już tutaj flaguję bardzo interesujące spotkanie. Zdradzimy, dobrze. Joasiu, twoja historia jest niezwykła, bo wiedzie od Białegostoku po Chicago, Nowy Jork, Dallas, a nawet w tym momencie również Los Angeles. Jesteś ulubienicą takich wielkich, niezwykłych gwiazd, jak chociażby Anny Wintour, która jest redaktorką naczelną Vogue US, czy też chociażby współpracowałaś i wciąż współpracujesz z wieloma gwiazdami pokroju chociażby Uma Thurman czy Kate Winslet, przygotowując ich i je, ponieważ to nie tylko kobiety, do największych wyjść, między innymi do Met Gali, czy też rozdań Oscarów, albo chociażby właśnie dużych wydarzeń, takich jak chociażby Cannes. Poza własnymi salonami w Nowym Jorku, Dallas oraz Los Angeles rozwijasz również swoją własną markę produktów kosmetycznych, o której Basia wspomniała wcześniej, Joanna Czech, która jest dostępna w najbardziej renomowanych miejscach na całym świecie, i również może wkrótce w Polsce. To, o czym chciałabym z tobą dzisiaj porozmawiać, to po pierwsze, jak to się robi, że dziewczyna, która w ogóle nie miała ochoty wyjeżdżać z Polski, nagle z tej Polski wyjechała, zrobiła ogromną karierę, jesteś naprawdę na firmamencie gwiazd właśnie w branży beauty i pielęgnacji skóry. Ale zanim to nastąpi, Asiu, zadamy ci kilka bardzo niebiznesowych pytań, chociażby po to, żeby tutaj zrobić małą rozgrzewkę przed naszym wywiadem. Jesteś gotowa? Gotowa. Zawsze gotowa. O tym też będziemy mówić, bo to też ma wpływ właśnie na twoją ważne pracę. Ważne w twoim zawodzie, tak. Jakie jest twoje ulubione danie, bez którego absolutnie nie mogłabyś przeżyć albo chciałabyś jeść codziennie? Po prostu zaskoczę was natychmiast. Jest to polski pączek bez lukru. Wow, ale z czym w środku? Z różą? Nie musi być w środku, albo po prostu, żeby był wygotowany na tym oleju i bez żadnego cukru, rozumiesz? Chodzi po prostu o te drożdże polskie. Okej, to zapraszamy na tłuste w czwartki do Polski. Słuchaj, teraz jestem codziennie z mamą chyba na FaceTime, chyba ze dwa razy dziennie i opowiada mi o kolejnych pączkach, które jej donoszą, a mi ślina cieknie. To może być polski pączek lub panettone włoskie, które też mogę celebrować tak jakby ten Boże Narodzenie cały rok. Bardzo, bardzo niewykwintne bym powiedziała, bo wszyscy pewnie by mówili o krewetkach i kawiorze i tak dalej. Ja jestem bardzo prosta, jeśli chodzi o jedzenie. Jesteśmy też za prostotą. Ostatnim ulubionym daniem, o którym rozmawiałyśmy z naszą gościnią, był chleb z masłem. Tak, dokładnie. Nasze też są, nie są wyszukane, absolutnie. Pierogi leniwe i chleb z masłem. Chleb z masłem, a jeśli odrobinka sera, to już wtedy równa się pizza. Także po prostu... Proszę bardzo. Jasiu, kolejne pytanie i powiem szczerze, że to jest już taki zalążek dłuższego wątku, który będę chciała poruszyć. Chodzi o taki balans pomiędzy czasem wolnym a pracą i to pytanie już trochę na ten temat zdradzi. Co robisz najchętniej, kiedy masz wolny dzień tylko dla siebie? A co to znaczy czas wolny, tak wytłumaczy? Właśnie tego się obawiałam. Wiedziałam, że tak będzie. Bo przesłuchałam kilka wywiadów z tobą i przeczytałam i słyszałam, że pracowałaś w kilku miejscach naraz i tak naprawdę 7 dni w tygodniu. Więc... Z pełną dyspozycyjnością 24 godziny na dobę.
Ale liczę, że przynajmniej na tym etapie kariery masz trochę tego wolnego czasu. Niestety nie, albo stety nie. Nie wiem, co lepsze, ale mam bardzo mało wolnego czasu, a jeśli już to mam, pierwsza sprawa, jaką definitywnie muszę wcisnąć na swój dzień, to jest ćwiczenia. Uwielbiam ćwiczyć i po prostu to mnie najbardziej wycisza, uspokaja, się najlepiej czuję, jak widzę swojego trenera. I on jest ze mną, gdziekolwiek ja jadę, na Zoom. Dlatego, że jest w Nowym Jorku, także wtedy spotykamy się zazwyczaj osobiście, a jak nie, to po prostu jest ze mną i na moim telefonie. A następna sprawa, uwielbiam czytać i rozwiązywać krzyżówki, ale uwielbiam też się uczyć. Nigdy nie mogę zacząć tego robić, zanim nie posprzątam i nie ułożę wszystkiego wokół siebie. Także chyba moje ulubione rzeczy będzie ćwiczenie, sprzątanie, a później dopiero czytanie czy rozwiązanie krzyżówek. Brzmi jak praca w czasie wolnym, tak, ale zaliczamy. Ja po prostu czuję się bardzo winna, jak leżę i mówię do męża, mówię, słuchaj, ja czuję się tak winna, bo ja już oglądam drugą godzinę ten film, rozumiesz? Także to jest problem, to jest lekki problem, ale tak spędzam czas wolny. Wykwintnie, to pewnie bym lubiła być na plaży. Uwielbiam plażę. Proszę, słońce. Ale Japończycy byliby z ciebie dumni, ponieważ oni wyznają zasadę, że zanim zaczniesz cokolwiek robić kreatywnego i jednak umysłowego, posprzątaj przestrzeń wokół siebie. I to jest ten moment, muszę być definitywnie zorganizowana. Taki kreuje spokój wokół mnie. Tak. Jasiu, co chciałabyś wiedzieć o swoim zawodzie, zanim w niego weszłaś? Czy jest coś takiego, co uważasz, że powinnaś była wiedzieć? Absolutnie wolałabym wiedzieć nic, bo gdybym wiedziała, to nigdy bym tego nie robiła. I wydaje mi się, że to jest prawdopodobnie każdy zawód. I tego, czego się dowiaduję na co dzień, do dzisiaj i dowiem się jutro i tak dalej, to jest taka łańcuchowa reakcja, co się dzieje jednego dnia, to następne, to tworzy kolejny dzień i tak dalej. Także nie wiem, czy bym chciała cokolwiek. Nie chciałabym nic wiedzieć, tak? Jest tak, jak jest po prostu. Dzień. Jasne. A gdyby nie ten zawód, to w jakim nietypowym chciałabyś się spełniać? Oczywiście piosenkarka lub tancerka. Wow. Jaka piosenkarka? Powiedz od razu, jaki gatunek. No nie wiem, ja chyba by była country singer, bo uwielbiam Dolly Parton, słuchaj. Ale wiesz, Tina Turner też była moją bohaterką. No nie wiem, byłabym albo backup dancer, albo backup singer, albo może od 6 roku życia do, słuchajcie, śpiewałam from singer, ja też uważam, do łyżeczki od kawy śpiewałam, także mamy tutaj niespełnioną piosenkarkę, trzeba coś z tym zrobić. Co ostatnio, Joasiu, w związku z tym robiłaś po raz pierwszy w życiu? Wiecie, co zrobiłam? Po raz pierwszy w życiu miałam zabieg w Lava Esol Spa u Kasi Sokołowskiej w Ostródzie i tam doświadczyłam fenomenalnego zabiegu na tym Wave Sound Bed. To był masaż. Rozbiło to mój Instagram, tak a propos, ale było to niesamowite. Zrobiłam to po raz pierwszy. Nie po raz pierwszy, to nie byłam ja robiąca to, ja byłam to przyjmująca tak naprawdę, ale po raz pierwszy, nie, bo tak naprawdę to nie jestem taka zbyt przygodna, bym powiedziała. Ja lubię takie rzeczy, które już znam robić i tak dalej, bo wygodniej się czuję chyba w tych czasami nawet nie najlepszych niewygodach, ale znanych. Także nie jestem zbyt odważna. Mówię, że nie jestem odważna, ale moje życie to jest jedna wielka odwaga, wszystko, co się działo krok po kroku, także... Tak, ja wspomnę tylko o wątku morderstwa i porwania, który może nie rozwiniemy, bo może nam to zająć cały odcinek, ale wspomnimy o nim. Słuchajcie, później. Rozmowa z Joasią jest taki najlepszy kryminał, po prostu zaczyna się od wiele wątków. Pączków, od przyjemnego masażu, a kończy się na morderstwie i porwaniu. W ogóle słuchajcie, to jest genialne, ale będziemy rozmawiać o biznesie i to sobie obiecałyśmy. Tak, przechodząc jeszcze przez pytania rozgrzewkowe, czy jest, Joasiu, jakiś nawyk, którego chciałabyś się pozbyć? Chciałabym wreszcie przestać kupować taki sam kształt torebki w innym kolorze. To samo z butami.
bo po prostu jeśli znajdę coś, co mi odpowiada, po prostu muszę mieć w każdym kolorze i w każdym sezonie, także wolałabym nie, po prostu. To ja mam gorzej, bo ja potrafię ciągle kupować nawet w tym samym kolorze. Mam tak zakodowane, że szukam czegoś tego typu, że jak już kupiłam to świeżo tydzień temu, to i tak cały czas poszukuję i poluję na to, także tak. Zdarzyło mi się to w życiu, że dla bezpieczeństwa ten czerwony bucik po prostu był tak fenomenalny i tak wygodny, też zdarzyło mi się to, ale to nie jest tak częste. Natomiast w różnych kolorach jest to pandemia. Jasiu, a gdybyś w takim razie chciała skorzystać z jakiegoś, z osoby, z mentoringu osoby, która na temat życia, na temat biznesu, która byłaby dla ciebie takim ważnym elementem rozwoju biznesowego i też prywatnego, kto by to był? Nie wiem, czy prywatnego, nie wiem, czy typowy biznes, ale jeśli chodzi o beauty, jeśli chodzi o podejście do innych ludzi i tak dalej, jest to dr Des Fernandez z południowej Afryki. Jest on kreatorem skincare line Environ i po prostu wszystko na jego temat. Jego osobowość, jego wiedza, jego podejście do ludzi, to co on wykreował, po prostu to jest jedyna osoba, z której bym chciała brać przykład i w ogóle przytulać się z nim. Ale on jest po 80, także jest wszystko w porządku. Czy on się dzieli wiedzą na przykład publicznie w jakichś social mediach? Można się... Publicznie jest autorem książek. Miałam szczęście bycia na dwóch obiadach z nim. Miałam szczęście, że odwiedził moje lokalizacje tutaj w Stanach Zjednoczonych. To zapisujemy i będziemy się też inspirować, jeśli pozwolisz. Linia jest dostępna w Polsce. Jest to jeden z kosmetyków, który ma dokładnie wytłumaczenie, gdzie mamy wytłumaczenie w kilku językach, jak używać. Jest po polsku też. Także widzę, że jest tam respekt definitywnie do polskich kosmetyczek. Wspaniale. Ciekawe dlaczego. Z polskiej publiczności, tak. Wspaniale. Super. Joasiu, czy jest jakieś narzędzie albo aplikacja, która pomaga ci w pracy i w organizacji życia? Tak, moje ręce najbardziej pomagają mi w pracy. I po prostu bez, obojętnie jakie nowe kremy się rodzą, obojętnie ludzie twierdzą, że wymyślają jakieś nowe maszyny, nie są to nowe, bo wystarczają, nawet to, że nie zdałam fizyki na medycynę i tak fizykę znam wystarczająco, żeby mieć dyskusję z ludźmi na ten temat, co jest rzeczywiście odkryte dzisiaj, a co było 150 lat temu, ale social media powodują, że odkrywamy teraz rzeczy codziennie. Po prostu bez rąk, odpowiedniego dotyku, bo nigdy bym naprzód nie mogła iść. To jest zawsze ten właśnie personalny i dotyk. Jakie cechy u innych ludzi najbardziej cenisz? Teraz będę pewnie wstawiała angielski, bo starałam się przygotowywać i przetłumaczyć niektóre cechy i były takie skomplikowane po polsku. Na pewno cenię szczerość, prawdomówność, pracowitość i teraz będzie generosity, thoughtfulness, czyli po prostu takie małe rzeczy, to nie muszą być jakieś, nie wiem właśnie jak to wytłumaczyć, po prostu już... Osoba, która myśli o innych i jest przy okazji też szczodra, tak? Czyli to są te cechy charakteru. Tak, to nie chodzi o rozrzutność, bo to chodzi o tą szczodność i generosity, to może być właśnie, to może być mały upominek, ale to może być też czas na wysłuchanie kogoś i tak dalej. Także taka otwartość. Uważność na drugą osobę też mówimy, tak? Ostatnio w Polsce uważność, tak? Czyli właśnie nastawienie na tą drugą osobę, na jej potrzeby. Dyskrecja, punktualność, bo uważam, że to jest brak respektu, jeśli ktoś tak sobie manipuluje czasem. Także to są takie. A jaka jest... najważniejsza umiejętność, którą zdobyłaś poza swoim wykształceniem zawodowym w ciągu być może życia albo pracy, którą wykorzystujesz i która jest dla ciebie ważna? Są to tak zwane bedside manners. Jak my teraz to przetłumaczymy? Czyli zachowanie po prostu przy kliencie podczas zabiegu. To już nie chodzi nawet o technikę zabiegu, ale podejście do klienta. Najważniejsza rzecz, której się nauczyłam, jest traktowanie każdego klienta
obojętnie, czy widzisz tą osobę po raz pierwszy, czy po raz 50, podchodzisz do tej osoby, wręcz jeśli byś widziała tą osobę po raz pierwszy. Żeby ta osoba odczuła, że tobie zależy na pomocy tej osoby, wtedy automatycznie ona pozwoli ci, żeby zająć się nią. Po angielsku jest takie powiedzenie po prostu: if they feel that you care, they will allow you to take care. Także to jest jedna z rzeczy, które się nauczyłam, że następna sprawa definitywnie nie zależy od zawodu, jak ja podchodzę do osób, wszystkie są traktowane identycznie. I moje poczucie humoru prawdopodobnie pomaga mi w tym wszystkim i panie i panowie przychodzą, zawsze obiecuję, że na trzeciej sesji już jakiś tam żart opowiem, zazwyczaj jakiś brzydki żart, ale tak jak i bycie dobrym słuchaczem, to znaczy nie tylko słuchanie, ale też słyszenie kogoś, czyli to, że słyszysz i później zapamiętujesz i osoba wtedy widzi, że ty rzeczywiście przywiązałaś do niej uwagę i tak dalej. To są rzeczy, których w szkole prawdopodobnie nie uczą, aczkolwiek ja tyle chyba miałam w życiu z 8 semestrów psychologii pomiędzy tą biologią i szkołą kosmetyczną i nie wiedziałam, po co ja się uczę psychologii, zanim spotkałam pierwszego klienta i dowiedziałam się. Joasiu, ale ja bym się chciała właśnie przy tym zatrzymać, bo celem naszego podcastu jest wyłuskanie takiej recepty właśnie twojego sukcesu i twój sukces właśnie na skalę tutaj Stanów Zjednoczonych, które jeśli chodzi właśnie o pielęgnację skóry, to jest najwyższa półka i najwyższa konkurencja. I jak usłyszałam o tej zasadzie, że podchodzisz do każdego klienta, tak jakby przyszedł do ciebie po raz pierwszy i prawdopodobnie też świadczysz ten zabieg, tak? Tak jakby to była twoja wizytówka, to wydaje mi się, że to może być już ten pierwszy element sukcesu. I chciałam podpytać właśnie, czy ktoś cię tego nauczył, być może jakiś mentor, czy to było jeszcze tutaj w Polsce, czy dopiero w Stanach Zjednoczonych ktoś ci podpowiedział taką zasadę, która absolutnie uważam, że w każdym zawodzie jest bardzo ważna. To jest moja mama i mój tata. To jest to, co ja wyniosłam z domu, to jest to, co ja wyniosłam z Polski, przynajmniej z moich czasów. To jest to pewien rodzaj dyscypliny, bo byłam młodą atletką, biegałam na 5 kilometrów i byłam drugą najniższą koszykarką w swojej drużynie. To definitywnie wyniosłam z domu, ale to, że każdego traktować równo i za każdym razem wejście do pokoju i zadanie tych samych pytań, bo sytuacja może się zmienić, może być ciąża, może być jakiś nowy lek, że klient używa w tym czasie antybiotyk czy steryt i tak dalej. I wtedy już ja mogłam mieć nie wiadomo jaki plan na zabieg, a to się decyzję podejmuję w momencie, jak klient kładzie się na moim fotelu i my wtedy mamy 15 czy 20 minut rozmowy. Ja słyszę, słuchajcie, ja mogłabym dzisiaj powiedzieć o 3 osobach bardzo słynnych, które są w ciąży, ale no nie powiem wam, bo jedna jest 4 tygodnie w ciąży, druga 7 i jeszcze People Magazine nie napisało o tym, także... ale ja to musiałam wiedzieć, bo ja wiem, co zastosować podczas zabiegów. Także tego nie nauczyłam się od nikogo, to było takie, w ogóle dla mnie to takie normalne i automatyczne. Respekt do drugiej osoby to jest... Ale super, że o tym wspomniałaś, bo to nie jest oczywiste. W szczególności, i tu już przechodzimy płynnie do powiedzenia na temat twojego stażu pracy, bo ty w swoim zawodzie funkcjonujesz już 4 dekady i to też jesteśmy naszym słuchaczom... W maju będzie dokładnie 4. Niesamowita sprawa. Szczególnie patrząc na ciebie i zakładając, że masz te 4 dekady życia, to trudno... W 6 roku życia. Ja zaczęłam się. Chyba tylko to może być dobrym wyjaśnieniem. Ale właśnie, jesteśmy też słuchaczom winni wyjaśnienie, że ty też już 4 dekadę jesteś w Stanach Zjednoczonych. Stąd też twoja próba przejścia trochę na angielski w jednym z pytań, ale tak jak powiedziałyśmy
przed nagraniem. Wspaniale mówisz cały czas po polsku, także bardzo to doceniamy, że rozmawiasz z nami po polsku, bo to jest jednak język, który wszystkim naszym słuchaczom jest najbliższy. Tak, cenimy purystów językowych, słuchajcie, i absolutnie to jest coś, co... Jest to dla mnie bardzo ważne. Ktoś mi ostatnio powiedział, że słyszą jakby lekki akcent i po prostu mnie to tak wkurzyło, ale staram się dalej, chciałabym dalej po angielsku przynajmniej brzmieć tak, jak brzmię po polsku, bo dalej uważam, że jeszcze słownictwo bardziej elokwentne mam po polsku. Po angielsku czasami się nie wyrabiam, ale ja porozumiewam się, zapomniałam rosyjski specjalnie. Ja wiem, że to nie... To się chwali akurat. Ale i teraz już mój włoski jest lepszy niż rosyjski na przykład, także ja uwielbiam język. Joasiu, ale właśnie jesteśmy przy tych 4 dekadach twojej działalności, ale chciałybyśmy się cofnąć troszeczkę i zrozumieć, jak odkryłaś sobie tą pasję do tego zawodu, bo słysząc, jak... ogromny entuzjazm cały czas od ciebie bije, a właśnie pracujesz już 4 dekady. Jak święta jest dla ciebie ta zasada, że do każdego klienta, do każdego zabiegu podchodzisz z tym świeżym entuzjazmem. Jak to jest możliwe? Bo niewątpliwie odkryłaś swoje powołanie, więc w jakich to było okolicznościach? Przede wszystkim podchodzę z entuzjazmem do większości rzeczy, które robię. Także ja po prostu nic... To po polsku się chyba mówi na pół gwizdka, tak? Nic nie robię na pół gwizdka. Słuchajcie, po prostu zawsze staram się robić wszystko jak najlepiej. Czy czytam, czy ćwiczę, czy po prostu to definitywnie jest mój charakter i to jest charakter moich obojga rodziców. Także to też wyniosłam z domu, ale nie planowałam, bo to chodzi o to, nie planowałam nigdy być kosmetyczką. Żadnego entuzjazmu nie miałam, jeśli chodzi o skórę. W ogóle ja wiedziałam, jak ochronić skórę zimą, żeby mi naczynka nie popękały, bo byłam biegaczem i nikt nie trenował w żadnych gymach, tylko po prostu w górach i lasach i biegałaś po prostu zimą, gdzie było minus 30 stopni. Także wiedziałam, że muszę tłusty krem nałożyć na twarz. A moja historia była taka, że po prostu nie zdałam fizyki na medycynę i to było wszystko. Poszłam do studium kosmetycznego w Białymstoku. Żeby dostać się do studium, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, w Polsce musiałam zdać biologię, chemię i język rosyjski. Zdałam, bo byłam przygotowana na odpowiednim poziomie. Nie było problemów i po prostu po pierwszych 3 miesiącach studiowania płytki paznokciowej, anatomii, fizjologii, patologii i to, że mogłam rozpoznać, że ktoś ma problemy może z systemem, z krwiobiegiem albo z systemem trawiennym i tak dalej, poczułam się jak lekarz. I mając 21 lat, uważając, że jestem fenomenalna, to znaczy polska katoliczka tak nie może zazwyczaj uważać, no że po prostu już wiem wszystko i w zasadzie czuję się jak lekarz, zadecydowałam zostać kosmetyczką, a nie lekarzem. A wcale nie dlatego, wcale dalej nie było rozmowy o skórze. To było dalej rozpoznawanie chorób przez analizę płytki paznokciowej. Także ja definitywnie planowałam, jeśli chodzi tak zupełnie na serio, to chciałam być lekarzem, także miałam zawsze te głębokie zainteresowanie, jeśli chodzi o dbanie o siebie w odpowiedni sposób, bo skóra i tak dalej to już od takie 30% mojej pracy. 70% jest zupełnie w innym departamencie, także... Bardzo to cenimy ogólnie. Miałam to powiedzieć na samym początku, że twoje podejście do kosmetyki, kosmetologii opiera się na wyjściu właśnie od zdrowia, że to nie jest ta droga na skórę. Dla mnie to jest zdrowa skóra, która po prostu ma 2 metry kwadratowe, przeciętna osoba, jeśli rozpłaszczymy skórę, przeciętny rozmiar człowieka, 2 metry kwadratowe i około 3 kg wagi. 25% systemu immunologicznego, odpornościowego i jeśli po prostu nie zadbamy o ten organ, to mamy 25% szansy mniej bycia zdrowym. Jeśli skóra nie jest zdrowa i zbalansowana, nie będzie
taką, bo skóra ma wiele, wiele odpowiedzialności, prawda, ochrania nasze organy, reguluje temperaturę, trzyma nas zimnych, chłodnych, jest to purifying system, tak? Tak, także tyle, także bardzo ważne jest dbanie o nią i dalej mówię o skórze bardziej jako o zdrowiu, a nie o żadnym beauty i zawsze do tego tak podchodzę. Jasiu, założyłaś w związku z tym swój własny salon w okolicach, w Białymstoku. W Łomży. I w Łomży, przepraszam. Tak. Nie, to było w Łomży. Tak. Po twoich studiach w Instytucie Kosmetologii w Białymstoku, ale później zdecydowałaś się opuścić Polskę do Stanów Zjednoczonych. Jak wyglądały twoje pierwsze kroki w Stanach Zjednoczonych? Historię, jak do tego doszło, że Joasia zdecydowała wyjechać do Stanów Zjednoczonych? Jakbyś mogła nam dosłownie pokrótce powiedzieć, bo to jest też, uważam, bardzo ciekawe. Chociaż tutaj anegdot Joasia ma tyle, że naprawdę chyba faktycznie powinniśmy podzielić ten odcinek nagrać jeszcze dwa kolejne. Jak wyglądały twoje pierwsze kroki w twoim zawodzie, właśnie po drugiej stronie oceanu, bo zaczynałaś w Chicago, później przeniosłaś się do Nowego Jorku, który jest niezwykle wymagającym miejscem. Jest miejscem, w którym zawsze wszyscy mówią, że testują się charaktery. I żeby tam przetrwać, trzeba mieć wyjątkowe zdolności, nie tylko pod kątem kompetencji, ale właśnie osobowości. Opowiedz nam o początkach. Jak to wyglądało? Po prostu przede wszystkim dostałam wizę, złożyłam aplikację o wizę, bo dostałam zaproszenie, to muszę cofnąć się. Dostałam zaproszenie od córki mojej klientki, która była wydawczynią polskiego czasopisma w Chicago A propos, Danuta. W ogóle bez żadnego pomysłu, bardzo dobrze idący biznes. Nie miałam żadnego marzenia wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ale to było tak cool, wszyscy jeździli po wizy, dostawali albo nie dostawali. Kolega sąsiad z budynku jechał po wizę, ja miałam zaproszenie, także no to Marek, to ja pojadę z tobą. No, on bardzo chciał pojechać, a ja po prostu jechałam po wizę. 1600 osób tego dnia startowało, 40 dostało wizę, ja byłam jedną z tych osób. Bardzo długa historia, na tyle krótka jest. I 3 kwietnia 1989 roku wyjechałam do Stanów. To taki trochę ciekawostka, leciałam Panamem w sekcji dla palaczy. Także wyobrażacie sobie tę historię. To jest cudowne. Nie dość, że Panam to jeszcze sekcja dla palących. Panam i sekcja dla palaczy. Był jakiś młody chłopak, ale pani to taka elegancka, bo ja z długim papierosem siedziałam i nie wiedziałam, co to eleganckiego tam jest. Także przyznałam się tutaj, paliłam. No właśnie, natomiast jakie były twoje początki w Chicago? Bo trafiłaś faktycznie do Chicago i w Chicago nie zagościłaś na dłużej. Pierwszym moim pracodawcą był morderca. Jak dowiedziałam się później, bo to jest, po prostu zamordował swoją żonę. Jak ja zaczęłam dla niego pracować, to było 2 tygodnie po jej śmierci. Nie wiedziałam, o co chodzi, ale były sytuacje, to Dagmara, ty i Basia też słyszałyście, przynajmniej przez nagrania, jak to się stało. To nie na ten odcinek. I po prostu jak się jedzie do Stanów Zjednoczonych, ja nie miałam nikogo. Ja miałam po prostu listę numerów telefonów, gdzie moi rodzice znali i tak dalej. Ja w ogóle przewidywałam, że może lecę na 6 tygodni, może na 6 miesięcy, ale nie na dłużej. Przedłużyłam do prawie 36 lat jak na razie, także pobyt się przedłużył. W każdym razie po dowiedzeniu się o tej historii szybko po prostu nie wróciłam do pracy, ale w międzyczasie otrzymałam telefon, że ktoś w Nowym Jorku potrzebuje kosmetyczki z jakimś tam podstawowym doświadczeniem i sporum z językiem angielskim na takiej poziomie, żeby się porozumieć. Ja uważałam, że ja się porozumiewam po angielsku, ale uważałam, że nie mam doświadczenia. I w tym momencie ja miałam już 2 lata, prawie 13 tysięcy godzin szkoły i 2 lata pracy. Ja uważałam, że nie mam doświadczenia, ale przekonałam się po pierwszych, bo dostałam tą pracę, przeszłam przez interwiu, dostałam pracę i przeniosłam się po prostu po 2 miesiącach do Nowego Jorku. To było na Manhattanie. Bardzo dobrze, że tam po prostu skończyłam, bo od razu mogłam praktykować angielski.
Gdybym prawdopodobnie wylądowała w polskiej dzielnicy, gdzie się najwygodniej czujemy na początku i tak dalej, to nie wiadomo, jak to, w którym to kierunku by poszło, ale po prostu nie miałam wyboru, musiałam mówić po angielsku. Ja uważałam, że mówiłam, jak się okazało nie, studiowałam, bo to są inne poziomy, jeśli chodzi o nowy język. W każdym razie nie chodzi nawet o język, ale mój poziom zawodowy, te 13 tysięcy godzin i te 2 lata już pracy, co się działo w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o skincare, to po prostu ja byłam już w tym momencie i ciężko jest, jeszcze raz przypomnę, polskiej katoliczce, blondynce mówić coś dobrego, ale byłam naprawdę na zupełnie innym poziomie. Już wtedy w wieku 25 lat zupełnie inny poziom reprezentowałam, jeśli chodzi o skincare. I teraz jak rozmawiam ze współpracownikami i tak dalej, oni mówią, że ty zmieniłaś zupełnie sposób myślenia, jeśli chodzi właśnie o skincare. No dobrze, ale Joasiu, tak naprawdę to chyba też nie było to pasmo nieustających sukcesów, chyba że było. Cała twoja tutaj początkowa faza i rozwój zawodowy. Rozwijałaś się w Nowym Jorku. Czy miałaś swoje miejsce, swój gabinet? Jak to wyglądało? Nie, pierwsze 2 lata pracowałam w takim małym miejscu Ella Nail and Skincare. I właśnie okazało się, właśnie moja pracodawczyni porwała swoje dziecko po 2 latach i tak straciłam pierwszą pracę, uciekła i tak. Także nie wiem, kto jeszcze tego słucha, słuchajcie, także tak straciłam właśnie moją kolejną pracę. I, mm-hmm. I później? Powiem wam jedno, że to jest takie trochę, to było rozczarowaniem moim, bo i morderca, i ta osoba, która porwała, to byli akurat Polacy. Mm-hmm. Poważnie? Tak. A to później się było w prasie, ja o tym swobodnie mówię tylko dlatego, że to było w New York Post, że to było w prasie później o tym panu, który te wszystkie jego morderstwa wyszły na wierzch i tak dalej. Także to jest sprawa na film, Netflix i tak dalej. Podpiszemy jakąś umowę i możemy wykręcić, słuchajcie. Jasiu, ale ja bym chciała się zatrzymać, bo to jest bardzo ciekawe, że twoje kompetencje już wtedy były o wiele wyższe niż osób, które aplikowały na podobne stanowiska, czy wykonywały ten zawód. Ale zastanawiam się, ty lądując w Stanach Zjednoczonych, czy ty rozważałaś właśnie pracę tylko wyłącznie w zawodzie, czy nie wiedziałaś, co cię czeka, nie wiedziałaś, czy znajdziesz pracę, miałaś na szczęście podstawy tego angielskiego, całkiem dobrze umiałaś, jak powiedziałaś, tak wyuczony język, ale nie ćwiczyłaś komunikacji takiej na żywo, więc miałaś co do tego obawy, bo wydaje mi się, że tutaj też chcemy wyłuskać te twoje cechy charakteru i wiemy, że jesteś właśnie pracowita, co już wypłynęło w krótkich pytaniach, że podchodzisz cały czas do każdego zadania, do każdego etapu w życiu, do każdego klienta z tym świeżym entuzjazmem, więc to są niewątpliwie te czynniki sukcesu, ale też wydaje mi się, że w twoim charakterze chciałabym tego poszukać i zgaduję, że jadąc do Stanów Zjednoczonych jako młoda dziewczyna z listą telefonów, jechałaś zupełnie w nieznane i to samo dotyczyło źródeł utrzymania. Nie miałaś tam żadnej zabezpieczonej pracy, prawda? Absolutnie nie. To znaczy powiem wam jedno, nie zdając sobie sprawy wtedy, jaka to była ilość pieniędzy i co to znaczyło, ja przyjechałam z $1000, ale $1000 był warty też mój gabinet kosmetyczny w Polsce wtedy. Myśmy przeliczyli, także to była duża suma. Moi rodzice byli w stanie mi pomóc, to była bardzo duża suma i dawało mi to 6 miesięcy utrzymania wtedy w Chicago na przykład. Takie podstawowe z jakąś roommate'ką na przykład. Także byłam przygotowana na to, aczkolwiek ja nie wiedziałam, czy ja wrócę za 6, rzeczywiście nie wiedziałam. Tylko, że później te realia się zmieniały, a później było we mnie coś takiego, bo musimy pamiętać, że to był 89 rok, to wtedy, kiedy berlińska ściana jesienią tak zawaliła się. Także wtedy rozmowy z rodzicami były takie, że są jakieś takie niepewne sytuacje w kraju, ludzie się czują, po prostu ludzie czasami nie wiedzą, jak żyć w wolności. Ludzie lubią właśnie rygor, czasami lubią
jak się im mówi, co zrobić, a nie podejmować własnych decyzji. Także to było takie dla niektórych przerażające, ta zmiana, aczkolwiek to otworzyło granice nasze, na świat, według mnie. Ja, Asiu, ale wracając do twojego początku, już w Nowym Jorku, bo Chicago salon z bardzo dziwnym właścicielem, nazwijmy go tak, później Nowy Jork, 2 lata właśnie w salonie, też w momencie, kiedy straciłaś pracę. Po straceniu pracy pojawia się pytanie, co dalej? Co się z tobą stało? Jakbyś mogła w kilku słowach opowiedzieć nam, jakie były później kolejne twoje kroki, bo nie ukrywam, że ta historia jest również bardzo ciekawa. Później, naznaczając twoją również widoczność wśród najlepszych i najwyższych, najważniejszych gwiazd, nawet nie tylko sceny Hollywood, ale ogólnie sceny aktorskiej, bo to tylko również, nie tylko oczywiście Hollywood, ale również całe Stany Zjednoczone. Nie wiem, jak to się stało, ja po prostu mieszkałam na Upper West Side, takie małe osiedle. Ludzie zaczęli mnie spotykać po tym, jak ten salon się zamknął, bo po prostu salon się zamknął, ja straciłam tak pracę i zaczęli zapraszać mnie do domu na wizyty, czy mogłabyś mnie pomasować, czy mogłabyś pedikier zrobić, czy mogłabyś zrobić depilację brwi, bo to było bardzo ważne też w mojej karierze, że byłam przygotowana na różne zabiegi, jeśli chodzi o twarz i ciało. Że po prostu ja nie specjalizowałam się w twarzy, bo twarz rzeczywiście to jest vanity. Ja nazywam nipples up, to jest vanity, ta nasza twarz. A jeśli chodzi całe ciało, skóra, nawet medyczny pedikier czy manikir, to jest zdrowie. I ja byłam na to przygotowana, dlatego to otworzyło mi bardziej, chyba było pomocne w mojej karierze. Zaczęłam widzieć ludzi w ich mieszkaniach i mój landlord, właściciel budynku, w którym ja mieszkałam, był też moim klientem. Także on powiedział, że ja powinnam coś w domu u siebie zrobić, jeśli on to zaoferował, więc ja po prostu pierwszy jakby salon otworzyłam w domu i on tak sprzedawał mieszkania w swoim budynku, mówiąc, że ma spa w swoim budynku. Także to była moja pierwsza własna praca i później mnie odnajdywano. A jeśli chodzi o taki przełomowy moment w karierze, to było to, że otworzył się na Upper West Side Reebok Sports Club. Moja trenerka, bo pierwsze zarobione pieniądze wydałam na prywatnego trenera, bo po prostu ja tylko tak byłam przyzwyczajona ćwiczyć z prywatnym trenerem, dlatego że ja muszę być, ze mnie musi być wszystko wyciśnięte, bo jak nie, to ja sama się nie przemęczę. Pewnie bym się przemęczyła, ale też nie do tego stopnia i uwielbiam właśnie ćwiczyć z trenerem. W każdym razie pierwsze pieniądze wydałam na trenera. W międzyczasie ona mi mówi, moja Heisu, że słuchaj, otwiera się super klub sportowy. Jak zapiszesz się przed otwarciem, to będziesz miała połowę, chyba 50% zniżki członkostwa przez pierwsze 3 lata. No to ja mówię, to już, to jedziemy. Zapisałam się tam. Kilka miesięcy później klub otwiera się i ona do mnie mówi, co, a po co ty w ogóle członkostwo płacisz? Tam jest Paula Breck Salon & Spa na dole. Powinnaś zapytać, czy poszukują tej szalistki, czy manikiurzystki, czy tak dalej. A ja mówię, no kto by mnie tam chciał? To były jeszcze te momenty, no kto, te takie... No jak to, no w takim prestiżowym... W międzyczasie ja jestem członkiem w tym prestiżowym miejscu, no ale jak ja bym mogła tam pracować? Kto by... Więc ja idę, no i też z bardzo długiej historii, bardzo krótka, dostaję pracę tylko jako manikiurzystka, bo nie mają otwarć na kosmetyczki. I w ciągu pierwszych 2 miesięcy mam około rok waiting list, jeśli chodzi o klientów na manikir, pedikir. Grający na rok do przodu, tak. Tak, tak. I pierwszą klientką taką rozpoznawalną robię okładkę z Trish Goff, supermodel, dla grudniowego wydania Vogue na 95 rok. To była pierwsza osoba. Później zaczynają w tym salonie kręcić Mirror Has Two Faces z Barbarą Streisand i tak dalej. Ona jest tą kolejną klientką, którą ja przygotowuję do pracy do filmu i później już się zaczyna cała poczta machina PR-u.
Tak, to się tak wtedy już później to właśnie word of mouth, to ta poczta pantoflowa, prawda? A ja w międzyczasie pracuję, ja w ogóle tam pracuję w tym Reeboku tylko 2 dni w tygodniu, bo ja 5 dni w tygodniu pracuję z klientami prywatnymi w domu, u mojego Roberta w budynku, który jest dumny, że ma spa w budynku. Także ja pracuję 7 dni w tygodniu. Jak długo tak pracowałaś, 7 dni w tygodniu? A dalej tak pracuję. W jaki sposób się, Joasiu, regenerujesz? Poczekaj, bo poczekaj, to do tego dojdziemy. Najpierw jeszcze zakończmy ten temat, bo faktycznie to jest fascynujące, uważam, absolutnie. Ale do tego musimy dojść nieco później. Więc Joasiu, patrząc na to, na tę historię, zaczęłaś robić okładki, zaczęłaś być polecana, ale ten moment przełomowy to było kiedy? Kiedy to zrozumiałaś, że to jest ten moment właśnie, kiedy już... 95. to był ten moment taki, że zaczęłam być otaczana nagle... Telefon jest od Trudy i od Stinga, że chcą, żebym... I to zaczęło się też od manicure, pedicure, a później dowiedzieli się, że właśnie jeśli ty robisz tak zabiegi, czy depilacje, czy coś, jak ty robisz manicure, pedicure, to my chcemy wszystko. I później była natychmiast Natasha Richardson i Liam Neeson, później wszystkie, później Uma, później Miramax z Londynu dzwoni, czy ja mogę z Umą i Kill Bill pracować. Później jest Sex and the City, Kim Cattrall, ja byłam z Samantha Jones przez te wszystkie lata, także Kira Sadry, Kevin Bacon, Christy Tallington i tak dalej, i tak dalej. Także, aż w końcu doszłaś do Anny Wintour. Byłam w Barney's. Jak to się stało? Słuchajcie, gdzie dalej mam żałobę po Barney's, rozumiecie, jak się zamknęło na Madison, mój ulubiony sklep. Miałam tam członkostwo, słuchajcie, jest tam gdzieś karta członkostwa. Jakaś metalowa dostałam, tak właśnie inwestowałam w Barney's. Byłam tam, miałam jakąś imprezę z jakąś linią kosmetyczną, robiłam zabiegi i moja PR podchodzi do mnie i mówi, słuchaj, asystentka Anny Wintour zadzwoniła, że chciała, żebyś przyszła do niej o 6 rano pojutrze zrobić manicure, pedicure. A mi się tak lekko ulało, bym powiedziała, bo nigdy nie miałam takiego jakiegoś, jak słyszałam nazwiska zupełnie, no to jest po prostu kolejna klientka, ale ta Anna Wintour, było to taki moment, taki lekki ścisk w klatce. Ja mówię, Anna Wintour, czy ty jesteś pewna, że to chodziło o mnie? No i tylko wiesz, ona powiedziała, że Anna nie jest bardzo rozmowna rano. Ja mówię, no nie ma sprawy, to dobrze. Wiem, że to był wrzesień, bo wróciła z Paryża już po ostatnich fashion shows. Ja jestem u niej w domu, 6 rano, robię wszystko, co mam robić, wytłumaczyła mi, jak to lubi, bez koloru i tak dalej, wtedy. Ja chciałam chociaż pytanie, bo to głupio po prostu było tak siedzieć przez ten czas, jaki był jej ulubiony designer wtedy. Ona mówi, to zależy, Joanna, bo to zależy, czy chodzi o ready to wear, czy couture. Ja nie wiedziałam w ogóle, o czym ona mówi w tym momencie, ale mówi, wypowiadała... Ale zawsze zapamiętałam, był to Dries Van Noten. Wtedy, te ponad 20 lat temu, kiedy ja zobaczyłam ją po raz pierwszy. No i to wtedy od tego po raz pierwszy jest to, że ona dalej przychodzi i tym razem przychodzi do naszego miejsca w Nowym Jorku. Także dostaję jakieś takie teksty od sąsiadów z Rick Owens czy Mercer Margiela, mają przy mnie swoje sklepy. Słuchaj, Anna wchodzi do twojego miejsca. Ja mówię, mam nadzieję, bo ma wizytę umówioną. Także. Ale też jesteś jedyną osobą, która podobno właśnie rozśmieszyła Annę Wintour aż 3 razy. Na przestrzeni tych 20 lat. Joasiu, Dagmara mi zabroniła cię pytać o regenerację, ale... To później, na końcu. Ile lat pracowałaś, bo to był taki klub sportowy Reeboka, bardzo prestiżowy, prawda? I jak ja sobie to wizualizuję, że jesteś młodą dziewczyną, która oddaje całą siebie, każdemu klientowi, każdą swoją wolną chwilę, to zastanawiam się, co cię napędzało, jaką ty miałaś wtedy refleksję o swojej karierze, bo musiałaś mieć jakąś wizję, co będzie za rok, za 2, czy mi starczy energii, gdzie ja chcę być, czy to cię tak niosło i nie miałaś żadnych planów? Żadnych planów, słuchajcie, tak jak jestem zorganizowana, tak też nie ma, bardzo jestem zorganizowana, ale nie mam planów, bo to, a już teraz mogę śmiało powiedzieć, po ponad 60 latach, że
nie wiem, czy nawet warto mieć plany. Prawdopodobnie jakąś strukturę dobrze jest ustawić sobie i czegoś tam się trzymać, ale w moim życiu żaden plan by nie pracował. Ja po prostu jest, tak jak już wspomniałam wcześniej, jakiś rodzaj reakcji łańcuchowej, że ten jeden dzień kreuje kolejny i tak dalej. Rzeczywiście nie miałam żadnych planów, bo życie oprócz tych dziwnych pracodawców na początku, moje ciało mi powiedziało, kiedy ja powinnam odpocząć, bo ja byłam 2 razy zdiagnozowana z nowotworem też. Także pierwszy był, jak miałam 34 lata, to była obowiązkowa przerwa, a kolejny był 8 lat temu, pierwszy był nowotwór tarczycy, związany z Czernobylem. Uwielbiali moją tarczycę, słuchajcie tutaj, bo była tak radioaktywna, że po prostu przesyłali sobie tam i z powrotem. Dokładnie po 12 latach od Czernobylu, bo byłam wtedy jeszcze w Polsce, a kolejny to był nowotwór piersi związany z nowotworem tarczycy i to było 8 lat temu. I wtedy dostaję po prostu ciało, wyższa siła, nie wiem o czym mówić tutaj, takie dostaję znaki, że powinnam odpocząć, bo sama nie jestem wystarczająco obowiązkowa, jeśli chodzi o odpoczynek. Nie, po prostu to jest ta moja słabość. No dobrze, ale też ważne jest, że weszłaś też na przekór wszystkim metodom również i temu, w jaki sposób powinniśmy dbać o skórę. Powiedziałaś, że tak naprawdę wystarczą 4 dobre produkty, żeby o siebie zadbać. Jest to zupełne przejście na inną stronę, aniżeli to, o czym nam, co nam wmawiają koncerny, międzynarodowe koncerny kosmetyczne. Multiplikując ilość produktów na naszych półkach, same o tym dobrze wiemy. Ostatnio 3 lata temu, w 2021 roku, postanowiłaś stworzyć swoją własną markę kosmetyczną, Joanna Czech. Jak zaczęła się dystrybucja? Jak zaczął się w ogóle pomysł? Jak dystrybuujesz produkty? Jak trudno jest również wejść na ten rynek? To znaczy, muszę powiedzieć, że w tym momencie moje imię, jeśli chodzi o beauty business, miało już jakieś znaczenie, bo Netta Porter i Bird of Goodman czekały już na moje produkty. Także w tym momencie ciężko dostać się tam, a na mnie czekano już 5 lat. Pomagano mi wymyślać może imię nawet, nazwę, czy to będzie 5. sezon, czy coś takiego, bo ja lubię sezonowe podejście do skóry, zwłaszcza pochodząc z Polski, gdzie mamy 4 pory roku, właśnie o tych sezonach mówię. Także właśnie dlatego jest tylko prostota i chodzi o konsystencję kosmetyków, a nie zawsze po prostu 17, dlatego było mi potrzebne, w moim podejściu najważniejsze jest zmycie skóry, odpowiednie pH skóry z tonikiem, następne serum, żeby podejść do, jaki mamy problem ze skórą i to serum to robi i później krem dla wygody skóry. I wtedy w zależności od tego, czy to jest rano, czy wieczorem, czy jest to zima, czy lato, jest inna konsystencja kremu. I w zależności od tego, jaką mamy kondycję skóry, wtedy używamy odpowiedniego serum. A tak naprawdę to są po prostu, jest 7 składników, na które ja zwracam uwagę, żeby były w produktach, a nie nazwy produktów. Bo po tych 40 latach w tym biznesie mogę wam obiecać, że nie ma ani jednego lifting cream, nie ma takiego czegoś. Co to znaczy lifting cream? W ogóle nie mam pojęcia. Przepraszam wszystkich, którzy mają lifting creams albo wyprodukowali je, bo nie ma czegoś takiego. Jest to po prostu operacja plastyczna. Kremem możemy i serum możemy spowodować, że skóra będzie się czuła nawilżona, że skóra będzie się czuła zbalansowana, że skóra będzie wyglądała zdrowo. Najważniejszy moment jest nauczenie klienta, żeby zadbał wieczorem o siebie. Rano to jest to tylko protekcja, a wieczorem jest ten moment treatment, czyli wtedy, kiedy rzeczywiście kosmetyki działają, podczas relaksacji, regeneracji, jak kładziemy się do łóżka. Także podstawowe zasady, to nawet nie chodzi już nawet o moje kosmetyki, ale podstawowe zasady. Aczkolwiek jak zaczęłam tworzyć tą linię i pracować ze swoim chemikiem, to wybrałam z 670 stron składników, 20 stron. Miałam wtedy czas, bo był to
okres pandemii, wysłałam do niego 20 stron i powiedział: słuchaj, Joanna, ty robisz ręcznie robiony Rolls Royce. Ja mówię: całe szczęście, słuchaj, w moim wieku Rolls Royce to jest, będzie pracował. On mówi: wydaje mi się, jak, że gdybyśmy się spotkali 20 lat temu, też byś produkowała tego Rolls Royce'a. Ja mówię: prawdopodobnie tak. Po prostu wybrałam składniki do swoich produktów, które są najbardziej aktywne, najbardziej stabilne, z banków produktów dookoła świata, także i też byłam bardzo praktyczną Polką. Wszystkie produkty są w rozmiarze jednej uncji, także po prostu, żeby nie zmieniać ich jakości, jeśli przenosimy się z miejsca na miejsce, a w momencie jak pomysł się narodził, ja po prostu jestem bardziej stewardesą niż kosmetyczką, jestem co 10 dni przeciętnie w samolocie, także chodziło o to, żeby szybciutko wpakować to, co na co dzień używasz, i żeby to wszystko miało tą jedną uncję, tak zwane TSA friendly, a zwłaszcza jeśli chodzi o Heathrow w Londynie, bo tam napłakałam się, słuchajcie. I robiłam testowe loty, zrobiłam taką saszetkę, gdzie właśnie cokolwiek zmieścisz do tej saszetki, to przejdzie przez granicę. Właśnie wróciłam z Londynu tydzień temu, także... Joasiu, ja będę chciała wrócić do biznesu, chociaż mam taką refleksję, że bardzo trudno się z tobą rozmawia o biznesie, bo bliżej chyba ci do, lekarza, który rzeczywiście ma powołanie i misję, i ty możesz w nieskończoność opowiadać o tym, jak chcesz pomagać ludziom i jak chcesz pomagać, doradzać im w zakresie pielęgnowania swojej skóry, a nie myślałaś, mam wrażenie, tak jak my tu próbujemy świadomie kreować ścieżkę kariery, dochodzić do coraz większych sukcesów finansowych, to mam wrażenie, że ciebie wręcz zaskakiwały te propozycje rozwoju i kolejnych tych kamieni milowych w karierze, a nie wychodziło to z twojej inicjatywy. Ale jeszcze, kończąc ten wątek, bo Dagmara bardzo ciekawą sprawę poruszyła i myślę, że to jest też ogromna wartość dodana tego, że mamy cię teraz na twój czas na takich prywatnych konsultacjach. Czy jesteś w stanie zdradzić jakieś składniki takie właśnie, żebyśmy my jako słuchacze, słuchaczki mogły świadomie dokonywać wyborów, na co zwracać uwagę? I których nie brać, bo ja, jest jeden, tak. Jeden, który mnie bardzo zdziwił, który miał się powiedziała, więc ja się też o tym powiedz, bo ja byłam zdziwiona i wyrzuciłam wszystko, co miałam z tym składnikiem. Jak mi Pewnie to było może niezrozumienie dokładnie. Ja nie wierzę w kwas hialuronikowy. Że wyjmujemy z kosza te drogie kosmetyki, co to Dagmara je wyrzuciła. Z kwasem hialuronowym. Po prostu hyaluronic acid, jak to będzie? Kwas? Kwas hialuronowy. Tak, to jest jeden z bardzo ważnych składników dla skóry, ale to dlatego, że też wytwarzamy własny kwas, ale niekoniecznie jest kupowanie jego jako oddzielnego serum, dlatego że z pozycji chemii organicznej jest to po prostu słodzona woda. Także duża suma za szklankę słodzonej wody, to po prostu niekonieczne. Następna, jakiekolwiek serum, gdzie pisze stem cells, serum jabłkowe ze stem cells. Po prostu zjedz jabłko, wyrzuć serum, bo żadne stem cells, czyli te komórki macierzyste to są chyba, tak? Które są zabrane z oryginalnego ciała, czy warzywa, czy owocu, czy ciała człowieka, i jeśli są one wstrzyknięte do produktu, nie mają prawa bytu i życia. Także to są po prostu w ogóle jakieś serum przeciwko niebieskiemu światłu. Jeśli masz witaminę A, C, ceramidy? Ceramides? Tak. Ceramidy. Niacinamides, witamina B3, peptydy, jakiś zestaw peptydów i tak dalej. Twoja skóra jest już tak przygotowana na wszystko to, co będziesz doświadczała w ciągu dnia, że absolutnie jakieś tam przeciwko niebieskiemu światłu serum to jest zupełnie, zupełnie niekonieczne. Bardziej na naszą skórę wpływa air condition niż jakiekolwiek światło. Możesz dostać bólu głowy i bólu oczu, jak jesteś przed światłem przez 10 godzin, ale to nie ma wpływu na skórę. Jeśli masz odpowiednią higienę skóry i odpowiednio dbasz o to. To jakich składników poszukiwać? Wiemy, czego nie kupować? Odpowiednia forma witaminy A. Moją ulubioną jest retinyl, YL, nie bo
To jest też, to jest kolejne 7 godzin rozmowy na temat witaminy A. Witamina C, tetrahexadecyl ascorbate, THD ascorbate, to jest akurat moja witamina C. Jest to najbardziej stabilna forma witaminy C. Jak mamy witaminę C i masz na przykład pomarańczową albo żółtą taką ramkę wokół buteleczki, to już jest utlenione, to już się nie nadaje zazwyczaj. Okay. Niacinamides, ceramides, peptides, hyaluronic acid jako składnik i tetrahexadecyl forma witaminy E. To są najważniejsze składniki, które są potrzebne dla skóry. Reszta jest w ogóle nazwy i tak dalej. 94% produktów, które wychodzą rocznie na rynek, są to white label tak zwane, czyli to są po prostu, ty możesz, Dagmara, Basia, możecie mieć swoją linię za 2 tygodnie. Dagmara Skincare, Basia Beauty. Idziesz do fabryki, manufaktury, laboratorium, wybierasz ulubione produkty, będą pod inną nazwą, a już one gdzieś tam istnieją. 6% jest tylko wyprodukowanych od zera. Rzeczywiście osoby, które wymyśliły produkt i pracowały nad tym od początku. Około 60 tysięcy linii kosmetycznych rodzi się rocznie. To jest po prostu jakiś szok. Także w ogóle zupełnie niekoniecznie. Ja wszystko chcę przywołać do normalności, do prostoty, do tego momentu, jak byliśmy dzieckiem, bo potrzebujemy dokładnie takiej samej uwagi. Po prostu dziecko kąpiemy wieczorem, czyli kąpiemy się wieczorem, nakładamy oleje na twarz i ciało, także dbamy o ciało i twarz, bo sama twarz, to tak jak powiedziałam, to jest vanity, całe ciało, trzeba dbać o to. I później mama karmiła nas, to my teraz idziemy na kolację, później czytamy książkę, a dziecko miało przeczytaną książkę. Jesteśmy tą samą kreacją, tą samą osobą, tylko dużo starszą i dużo większą, a potrzebujemy dokładnie takiego samego rytuału wieczorem, żeby się po prostu zrelaksować i pójść spać. Ja chciałam tylko wrócić do tej kariery i do tego momentu jednak kreowania. Bardzo ci dziękujemy za te rady, bo to myślę, że jest równie ważne niż jak analiza jakby twojej ścieżki zawodowej i tego ogromnego sukcesu, który osiągnęłaś w Stanach. Ale ja bym chciała trochę podrążyć i może to będzie ci bliższe. Może nie drive'owało, jak się mówi po angielsku, czyli może nie napędzało cię myślenie w rozwijaniu kariery o skalowaniu biznesu, o zarabianiu coraz większych środków finansowych, ale być może ta regeneracja i myśl o tym, że praca 7 dni w tygodniu i oddawanie całej siebie właśnie podczas zabiegów, podczas pracy, która była tak naprawdę pracą fizyczną. Czy to skłaniało cię do myślenia, jak mogę zmienić swoją rolę, pozostając w branży, czyli dać swój know-how, poszłaś w otwieranie tych salonów, które też są rozsiane po Stanach Zjednoczonych. To są już takie kroki, które rzeczywiście pozwalają wykorzystać twoją wiedzę i w jakiś sposób skalować tutaj twój biznes. Czy to powstawanie kolejnych salonów to też była inicjatywa kogoś z zewnątrz, kto czekał niejako i zapraszał cię do współpracy, czy to była jakaś twoja strategia? To były kolejne sytuacje życiowe. Są w życiu rozwody, są małżeństwa i tak dalej. Z Nowego Jorku wyjechałam i 12 lat temu przeniosłam się na moment do Dallas w związku z mojego obecnego męża pracą. I po prostu nie bardzo miałam co robić. Anna Wintour napisała mi list polecający, bo ja nie wiedziałam, czy ja znajdę, oczywiście, czy znajdę jakąkolwiek pracę. I po prostu też długa historia przeradza się w to, że w październiku 2015 otworzyłam salon Joanna Czech w Dallas. W Dallas mogłam wytrzymać 5 minut, bo jestem polską Nowojorką. Po prostu definitywnie jestem, należę do Nowego Jorku w każdym tego słowa znaczeniu i natychmiast wróciłam do Nowego Jorku, zaczęłam coraz częściej widzieć ponownie klientów tam, otworzyłam w 2018 Joanna Czech salon, bo ja miałam wcześniej, w 2002 otworzyłam spa, ale to było z moim byłym mężem, to też moja historia życia,
Także to jest wtedy, kiedy odeszłam z Reebok Sports Club, dlatego że już miałam tyle osób i uważałam, że już się nie rozwijam tam i mogę coś zaoferować innego, moją wizję. To tylko to wtedy dało mi to taki ten moment, żeby otworzyć coś samemu. I później zawsze myślałam, że trzecią lokalizacją będzie Londyn, bo mam bardzo dużo klientów w Londynie, ale okazało się, że trzecią lokalizacją 3 marca w tym roku otworzyłam Los Angeles. I też była historia, że po prostu tam bywałam na Oscary i management hotelu zaoferował, słuchaj, no uwielbiamy pracować z wami i z twoją grupą i w ogóle chcemy was tutaj mieć. Nigdy nie myślałam, że to tak będzie, myślałam, że zawsze będzie Londyn przed Los Angeles, ale Londyn pewnie będzie, także to jest, jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa tutaj. Także sytuacje to stwarzają, a dlaczego ja uwielbiam salony, słuchajcie? Dlatego, że tam oferujemy najlepszą edukację, i szerzymy moją metodę, moje podejście do tego, nie piórka, nie wiem, nie jakieś tam błyszczące, nie, po prostu nauka, wiedza, jak dbać o siebie od podstaw. Dla mnie każda klientka, która wychodzi i wiem, że tym razem weźmie prysznic wieczorem, a nie rano, to jest takie zwycięstwo, że jest szok po prostu. No dobrze, ale to w takim razie, Jasiu... To są takie podstawy, są tak ważne, a ja nie uczę tylko o kosmetykach. 70% rozmów to jest o diecie, o stylu życia, jak ważne jest ćwiczenie i tak dalej, i tak dalej. Także ja właśnie w tych moich miejscach mogę rozwijać tą moją metodę i uczyć tego wszystkiego, co zauważyłam, że się robi coraz bardziej popularne, ale wydaje mi się, że moje podejście do skóry to było jednak nowością i teraz dopiero sobie zdaję sprawę, że nawet globalnie zmieniłam to. Mhm. Jasiu, bo twoja metoda Joanny Czech właśnie pozwala ci też skalować twój biznes, no bo nie możesz być w trzech miejscach naraz, a mając zarówno Nowy Jork, Dallas i Los Angeles, nie jest to oczywiście proste. Jakbyś mogła dać nam też mniej więcej krótki przepis na to, w jaki sposób odnieść sukces w takiej branży bardzo ciężkiej, mając swój własny salon, bo jest to pewnie duża inwestycja. Zdradziłabyś nam, jakie to są wartości, które trzeba... To zdradzę, otworzenie takie bez żadnych... Jest 1 200 000 na przykład w Nowym Jorku. Tak. Mhm. To kosztowało... I to jest za samo otwarcie, rozumiem. Otwarcie salonu, tak. Mhm. Mhm. A ile rodzice zainwestowali w twój pierwszy salon w Łomży? Nie pamiętam, ale powiem wam, nie pamiętam, ale wiecie co? To było takie zaskoczenie. Rodzice mówią... ale widzisz, od razu wiedziałaś, że oni zainwestowali, oni to otworzyli, ale mama do mnie mówi, słuchaj, tu jest książeczka oszczędnościowa i ty musisz nam to spłacić, a ja wtedy szoku doznałam, no jak to, oddawać pieniądze rodzicom? I po raz pierwszy jakieś zobowiązanie miałam takie rzeczywiście dorosłe. Salon był na tyle popularny i successful jakby, w ciągu 4 miesięcy byłam w stanie oddać moim rodzicom pieniądze za to, co włożyli w salon. I w momencie, jak dałam mamie tę książeczkę, mama mówi, a teraz możesz urządzić swoje mieszkanie, bo znając twoje zdolności do oszczędzania, pewnie by ci się nie udało, także... Wspaniała lekcja przedsiębiorczości, słuchajcie. Uważam, że to jest coś, czego teraz może młodemu pokoleniu również brakuje, bo to jest ta nauka odpowiedzialności. Ale teraz powiem, jeśli chodzi o zawód i tak dalej, co jest bardzo ważne. Mhm. Obecne pokolenie, czego ja się uczę od swoich współpracowników, ja nie lubię nazywać się ani boss, ani szef, ani właścicielka, ani to są moi współpracownicy wszyscy, w usługach, obojętnie co my robimy. Jeśli klient, słuchaj, Joanna, czy możesz przyjść o 7 rano? Ja zrobię wszystko, żeby przyjść o 7 rano, bo jeśli nie, to klient znajdzie kolejną osobę. W tym momencie ja rozmawiam ze swoimi współpracownikami, czy możesz przyjść wcześniej? Nie mogę, bo mam pilates. A czy możesz zostać dłużej? Nie, bo mam terapię. Jest bardzo ważne dbanie o siebie. Jest bardzo ważne, aczkolwiek ja nie jestem przykładem tego. Ja wciskam to. Ja wciskam to, ja na bieżąco widzę lekarzy, trenerów, mam masaże i tak dalej, ale ja to wciskam. Ja tego nie mogę planować, także definitywnie klient musi być na pierwszym miejscu.
Według mnie to jest bardzo ważne, ciągła edukacja, znajdywanie praktyk w jakichś prestiżowych miejscach, może nie tyle prestiżowych, gdzie ludzie dzielą się wiedzą, bo miejsce może być bardzo prestiżowe, ale osoba może być wrzucona do pokoju, no i teraz rób swoje klientki, załatwiaj się nimi tam, co tam z nimi robisz. Nie, moja kosmetyczka nie wychodzi do klienta i obojętnie, czy ja przyjmuję osobę z zupełnie zero doświadczenia, czy 18 lat doświadczenia, te osoby ze mną spędzają rok czasu przy mnie, żeby asystują przy zabiegach, dotykają klientki, masują ramiona i tak dalej, podczas jak ja robię coś z twarzą i w tym momencie ja przesyłam klienta do swoich kosmetyczek i tak właśnie ta reakcja, bo inaczej po prostu nie byłabym w stanie. A ja pracuję po prostu z klientem tak jakby lekarz może ze studentem medycyny, że mamy wszystkie notatki z każdego zabiegu robione bardzo dokładnie, jak klientka, na jakich lekarstwach jest, co się dzieje, co zrobiłyśmy krok po kroku, jaka była reakcja, jaki jest plan. Także wszystkie te, to po prostu jak wizyta lekarska, zupełnie... Jasiu, tutaj dużo mówimy oczywiście o tym, jak ważna jest twoja obecność i to, w jaki sposób ten przemysł branża beauty jako taka, jak szybko również się rozwija. Jakie według ciebie są trendy, które obserwujesz? Bo w 2025 roku przewidywania mówią o tym, że branża beauty na całym świecie będzie miała wartość 716 miliardów dolarów. To, o czym powiedziałaś, 60 tysięcy linii kosmetycznych na rok. To jest ogromna, ogromna ilość. Czy przewidujesz, że ta hegemonia koncernów kosmetycznych zaczyna się zmniejszać i w związku z tym coraz więcej marek lokalnych wychodzi na arenę międzynarodową, a może są jeszcze jakieś inne metody, właśnie dokładanie na urządzeń pewnego rodzaju, które wspierają nas w tej pielęgnacji, jest czymś, co będzie przyszłością branży. Jak ty to widzisz? To znaczy, nie lubię słowa trend w ogóle, jeśli chodzi o kosmetykę. Nie lubię tego słowa zupełnie. Trendy w modzie super, w makijażu super, wyglądasz jak streetwalker, możesz zmyć makijaż i jest wszystko w porządku. Ale jeśli chodzi o skórę, to może to być wręcz, może przynieść dużo skutków ubocznych. Ale to ma ogromny sens, co mówisz, bo tak. W medycynie też nie mówimy o trendach, prawda? Mm. I jeżeli wierzymy naukowo, jak dbać o zdrowie, to nie chcemy tego zmieniać tylko dlatego, że jest jakiś trend, prawda? Tylko... Nie jest jakaś przyszłość, którą widać, tak? Więc... Ale super jest ten antybiotyk, wyobrażacie sobie? No jest, ale zobaczcie, są trendy absolutnie również w lekach niestety. Natomiast bardziej chodzi o to, jaką ty przyszłość widzisz. Czy są jakieś metody, które dochodzą? Ja uważam, że jest miejsce na różne osobowości, na różne podejścia. Widzę w technologii zmiany i z tego się cieszę. Na przykład ja uwielbiam LED terapii, ale teraz mam jeszcze Lima Laser, gdzie świat, że gorąco zostało wyeliminowane do prawie 0 stopni Celsjusza, także możemy stymulować kolagen i elastynę i tak dalej, i tak dalej. Także technologię uwielbiam, ale też są takie rzeczy, o których mówią, że to jest nowe odkrycie, prądy Darson-Walla, nasz tak zwany diasonik w Polsce, prawda? A to pokazują właśnie na Instagramie, że to jest nowość, a to jest 1876, to jest francuski naukowiec Darson-Wall, który to wymyślił, jak 3 atomy tlenu połączyć i wymyślać ozon. Także to nie są nowości. Ja osobiście wolę nie koncerny, nie duże organizacje. Ja uważam, że to personalne podejście czyni w ludziach taką wygodę, to, że jesteśmy nimi zainteresowani i tak dalej, bo takie wrzucenie, bo to jest lifting, a to jest to nie jest wystarczająco. Dalej bym powiedziała, że ja wierzę, że te małe miejsca, bardziej personalne podejście mają większą szansę, bo obecny świat jest trochę wyobcowany. My w tym momencie coraz mniej kontaktu z ludźmi, my jesteśmy przed ekranami, my jesteśmy na Instagramie, w ogóle rozmawiamy do ekranów. Moja najgorsza nightmare, po prostu uwielbiam patrzeć na was, ale jakbym musiała sama mówić do ekranu, to jest po prostu szok.
dla mnie. Także mam nadzieję, że właśnie te, ja nie wiem, czy to jest przyszłość, ja bym chciała, żeby tak było. Personalizacja na pewno. Personalizacja jest takim elementem, który niewątpliwie wpisuje się właśnie w te elementy, muszę tego użyć, trendów, ponieważ to nie jest tylko trend, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry, ale ogólnie rzecz biorąc o usługi, o produkty, które widzimy na rynku, nie tylko właśnie w branży beauty. Ale to jest niesamowite, że prosząc cię o rady i pytając cię o tą przyszłość i prosząc o rady dla potencjalnych przedsiębiorców, którzy chcieliby wejść w ten segment, doszłyśmy do psychologii i to, co wspominałaś też podczas rozmowy, że tak naprawdę twój zawód bardzo mocno się wiąże z tym właśnie nastawieniem na drugą osobę, słuchaniem i z tą uważnością. Także to jest ciekawe, że wśród rad dla przedsiębiorców działających w twojej branży również wybrzmiało to nastawienie na tą drugą osobę i to takie indywidualne podejście, a nie technologia czy najnowsze składniki. Możecie mieć najnowsze składniki, eksosomy były przez chwilę w ogóle jakiś wybuch, już teraz nie. Także próbujemy wszystkiego, jestem otwarta na wszystko, jeśli jakiś fenomen on się znajdzie, to ja na pewno tego spróbuję, bo no, tyle jestem szczęściarą, że ludzie mnie odnajdują, ja nie muszę szukać już teraz. Już wiemy, że to nie wynika ze szczęścia. To już nie jest szczęście. Tylko z twojej pracowitości, dyscypliny. Powiem teraz tak, że nie wiem, czy uwielbiają mnie w tej branży, ale jedno wiem, na pewno respektują. Bo czasami jak jesteś zbyt otwartą i prawdomówną i mówisz tak jak jest, to każdy ten ścisk ma taki w klatce i nie chcą może ciebie lubić, ale nie mają wyboru i mają respekt. Joasiu, ja cię zapytam jeszcze tylko jedno biznesowe pytanie, bo tak jak powiedziałam, ciężko się z tobą rozmawia o biznesie, bo... Ty nie kierujesz się właśnie zarabianiem i rozwijaniem biznesu, ty się kierujesz tym swoim powołaniem, tą swoją pasją do pracy i to być może jest ta odpowiedź, tak? Żeby znaleźć tą swoją pasję, włożyć to całe serce, stawiać klienta na pierwszym miejscu, do każdego podchodzić i do każdej czynności, do każdej usługi podchodzić z tym takim świeżym nastawieniem i entuzjazmem. Ale skoro już nawiązałaś do tej inwestycji w ten salon otwierany w Nowym Jorku, jak dobrze pamiętam, $1,200,000 amerykańskich, to wspomniałaś też o inwestycji w Łomży, w ten pierwszy salonik, to oczywiście dzieli kilka dekad, ale czy mogłabyś zdradzić być może na podstawie biznesplanu, jaki okres zwrotu jest przewidywany z kolei jakby dla salonu w Stanach Zjednoczonych? Tak, mi się w ciągu 2 lat na nasz poziomie to się zwraca, czasami wcześniej. Dallas zwróciło się natychmiast, także to było poniżej roku. W Nowym Jorku teraz to było, otwieraliśmy po prostu nową lokalizację po pandemii, także to były też takie zmiany. A jeśli chodzi o linię kosmetyczną, to tutaj, bo to znowu jest fizyczny produkt, prawda? Tutaj jakby ta inwestycja jest też wymagana od razu, tak żeby to później dystrybuować, skalować. I tutaj miałaś jakiegoś wspólnika, jakieś zewnętrzne finansowanie? Jeśli chodzi o linię kosmetyków, miałam 3 niezależnych wspólników. Prywatne osoby, które tak dołożyły się. I czy już możemy powiedzieć parę słów o tym, czy będziesz wychodziła również poza Stany Zjednoczone? I teraz patrzymy oczywiście w stronę naszej Polski. Definitywnie to jest moje marzenie. To znaczy w tym momencie już jesteśmy, będąc w Net-a-Porter, jeśli chodzi o kosmetyki, to jest jednak już takie trochę podejście systemiczne. Jesteśmy w Niche Beauty online, to w Niemczech, ale w styczniu, mam nadzieję, że w styczniu, na razie wszystko tak wygląda, w Nobu hotel w Warszawie będą dostępne nasze kosmetyki, tam będę przez tydzień udzielała zabiegów i porad i spotkań i tak dalej, takie sprawy chyba od 13 do 19 stycznia w przyszłym roku, tak. Tak, i tam się zapisujemy szybko. Nie mogę się doczekać, bo... tak jak nie mam zazwyczaj jakichś takich marzeń, to widzę siebie dalej w Londynie, że to będzie kolejna lokalizacja. Bardzo bym chciała, dlatego że mam słabość po prostu do tego kraju, bardzo chciała w Mediolanie i po prostu też porozumiewam się w tym języku, także dlatego i definitywnie w Polsce.
W Polsce po prostu waham się pomiędzy Warszawą a Trójmiastem, bo uwielbiam Trójmiasto, ale to pewnie była Warszawa. Tak, po prostu jestem, słuchajcie, dumna z tej Polski, z Warszawy i skąd pochodzę i co wyniosłam stamtąd, że wszystkich swoich Amerykanów ze sobą fruwamy razem, latamy razem. Oni tylko mówią, my wyjeżdżamy i słyszymy tylko cały czas i pączki, ale po prostu też z całą grupą przylatujemy w styczniu i niektóre osoby już były wcześniej. Są to jakby wręcz egzotyczne wyprawy, aczkolwiek wreszcie zaczynają o Polsce słyszeć, z czego jestem bardzo dumna. Jasiu, czas niestety kończyć. Ja wiem, że możemy dużo jeszcze rozmawiać, ale to właśnie zostawimy sobie na nasze spotkanie między 13 a 19 stycznia. Jesteś dla nas niezwykłą inspiracją. Pokazałaś, że ze skromnej osoby, tak jak powiedziałaś, takiej, która nie wierzyła, że może się przebić poza Polską. Jesteś jedną z najbardziej wpływowych osób w branży beauty. Jest to również dla nas ogromna duma, że pochodząca z Polski, wspaniała kobieta 40 lat temu zdecydowała się, prawie 40 lat temu, 36 lat temu, zdecydowała się wyjechać do Stanów i stworzyć swoje własne imperium. I bardzo serdecznie Ci dziękujemy za tę rozmowę, za garść wyjątkowych porad, za inspirację dla nas wszystkich, jak przebijać się i przebijać mury, które czasami przed nami stoją, które czasami sami sobie budujemy. Także bardzo Ci, Jasiu, dziękujemy. Ja dziękuję, słuchajcie, za to spotkanie. Przepraszam, że nie jestem właśnie bizneswoman, bo tym nie jestem. Wydaje mi się, że to jest moja słabość. A ja myślę, Asiu, że to jest twoja siła. I paradoksalnie chciałam spuentować, że kluczem do sukcesu jest po prostu odnalezienie swojej pasji i życzę sobie, żeby za 20 lat rozmawiać z taką pasją jak ty, po 40 latach w swojej branży, w swoim zawodzie, z takim entuzjazmem, z taką otwartością, z taką bezpośredniością i z takimi marzeniami i planami, nie co do tego, żeby to właśnie skalować, rozwijać biznesowo, tylko żeby udostępniać tą swoją wiedzę i rozwijać się po prostu w kolejnych miejscach. Ja mam inny cel niż większość osób. Ludzie patrzą na numery, a ja właśnie nie. Jak numery się staną, to dobrze, a jak nie, to na moim etapie jest to po prostu bardziej inwestycja i straty numerów. A bardzo lubię matematykę. Ja byłam bardzo dobra z matematyki. Także, ale zwracam uwagę właśnie na inne sprawy. Tak. Słuchaczom również dziękujemy za czas spędzony z nami i słuchaniem historii Joanny. Oczywiście, jeśli macie jakiekolwiek pytania, włączając to również pielęgnację skóry, piszcie do nas na naszym koncie Moja Droga albo w komentarzach do naszego podcastu z Joasią Czech na kanale Vogue Polska. Bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Joasiu, dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy bardzo. Partnerem podcastu jest Range Rover.